to dzisiaj drugi koncert Painting w sanatorium w Mińsku Mazowieckim. Razem z zespołami Cerber i Obsolence. Cześć. Cześć. Mogę ci się na tego case'a wrzucić, czy nie? Może. You are on the fastest route despite usual traffic. You should reach your destination by 16:53. Przewiduję kolosalną obsługę. Tak, 2 godziny. O. No, skakuj, skakuj. Hello. Chcesz zaraz coś od razu? Dzień dobry. To telefon wkręć, czy co? Słucham? Dobry. Nie? No to jak to było z tymi żartami, świstak? Możesz powtórzyć? A żebym ja to pamiętał. Chole. Ci się podobało? Powiem szczerze, że jestem bardzo zachwycony koncertem. Koncert jest jeden z najlepszych, który słyszałem. W Warszawie daliście czadu, a tutaj żeście potwierdzili to, że jest tak, jak jest. I polecam ten zespół każdemu, kto tego słucha. Dziękujemy! Dziękujemy! Yes! Sobie pomyślałem, że opowiem ci, co się u mnie zmieniło przez ostatnie 6 lat. A zmieniło się dosyć dużo. Po pierwsze, schudłem 45 kilo. No ja jestem dumny. Ciekaw jestem, kto z was w ostatnim czasie schudł 45 kilo. Po drugie, na przestrzeni ostatnich 6 lat rzuciłem palenie. Przechodząc przez 2 etapy, najpierw zamieniając fajki analogowe na elektroniczne, później elektroniczne na snusa, a później rzucając snusa. Polecam, to działa. Zacząłem uprawiać sport. Całe życie nie uprawiałem żadnego sportu, kompletnie nic. O, jedzie kolejka. A no więc zacząłem uprawiać sport, zacząłem biegać, nigdy w życiu nie uprawiając sportu, nagle zacząłem biegać pomalutku i teraz staram się codziennie przebiegać 10 km. No i dlaczego ci o tym wszystkim opowiadam? No po pierwsze dlatego, że mam nadzieję, że jeżeli mnie oglądasz, to dojdziesz do wniosku, kurde, jak temu Rajko Krzywickiemu się udało, no to może... Przecież on nie jest jakiś wyjątkowym, to mi się też uda, nie? I super, i ja mam na to naprawdę nadzieję, że to tak się skończy u kogoś z was. Więc jest jeszcze coś takiego trochę bardziej głębokiego, co bym ci chciał przekazać. Mianowicie,
jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że zmiana w życiu jest wartością, że warto się zmieniać, że to wszystko, co się mówi o tym, że o, jest mi wygodnie, nie będę robił inaczej, jestem przyzwyczajony do tego, żeby piątek wieczór się uchlać, więc całe życie tak będę robił, że to nie tędy droga, w sensie takim, że jeżeli się nie stara być coraz lepszym człowiekiem w życiu, no to jednak się marnuje, moim zdaniem, to życie. Nie każdy z nas ma możliwość zrobienia jakiejś trwałej różnicy na świecie, napisania książki, która pozmienia po prostu życiorysy, albo założenia firmy typu Facebook albo Google. Większość z nas to, co ma, to może kreować swoje życie. I tą zmianą się robi to życie coraz lepsze. I takim niejako przypieczętowaniem tego, że robię dobrze, wybierając drogę zmiany w swoim życiu i próbując niewielkie rzeczy w swoim życiu zmieniać, takim przypieczętowaniem tego były narodziny mojej córki, gdzie uzmysłowiłem sobie, że kurczę, dla zupełnie nowego człowieka będę wzorem. Ona będzie się na mnie patrzyła i będzie się uczyła tego, jak ja sobie radzę z różnymi problemami, jak ja prowadzę życie, jak sobie radzę ze stresem, na co poświęcam swój czas. Ale krótko mówiąc, doszedłem do wniosku, że chcę jej dać dobry przykład i chcę być dla niej lepszym wzorem niż wtedy byłem. I tak jest do dzisiaj. Ja wcale nie zawsze rano mam ochotę wstać, pobiegać. Wcale nie zawsze mam ochotę nakręcić materiał do vloga. Ale wtedy się zastanawiam i mówię, no kurczę, robię to dla niej. Robię to dla niej. Ona obejrzy ten odcinek. Ona zobaczy, że tata biega. No i wtedy to robię. Także dzisiaj namawiam cię do jednej rzeczy. Znajdź jedną rzecz w swoim życiu, która nie do końca ci pasuje. I podejmij decyzję. Za rok już tej rzeczy nie będzie. A potem codziennie rób coś, co cię zbliży do tego, żeby to się udało. Trzymam kciuki. Jestem pewien, że ci się uda. Na razie.